Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszej recenzji Gustavo Bow, czyli kartę do odblokowania za 30 poziom w wyzwaniach sezonowych. 4x4, prawonożny, work rate medium low, czyli średnia niska. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo dobre główki, dobra siła, dobry jumping. Przy jego wzroście to mnie trochę zastanawia, ale zobaczcie to wykończenie i siłę strzału. W polu karnym siła strzału robi gigantyczną różnicę, więc zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Daję mu na razie styl gry jastrząb, by podrasować mu to agresję, bo moim zdaniem nawet jakby te 68 jest nawet ok, ale 58 no lipa. Dribbling ma dobry, słabe reakcje, więc jak na tym stylu gry nie wyjdzie, to wtedy podrasujemy. 96 longshoty, zobaczymy fineski, jak one się dały. I od razu testujemy sobie Clinta Dempseya, czyli tutaj kolejnego tutaj przedstawiciela MLS. Zobaczcie, nawet spoko tempo tutaj myśliwego mu ktoś dał. 94 wykończenia, balans średni, ale spoko reakcje, spoko siła, spoko stamina, może coś z baniaka da, więc wysoka, niska, 4x4, obie karty 4x4, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Skład taki o losowy, jakiś tutaj sobie pouzbierałem. Zagramy formacją 4-4-2 w grze, oto są wytyczne do tej formacji, bo o to też pytacie. Tu jest balans, z tego co pamiętam. Direct passing. Ta formacja tutaj za Welę będzie wchodził Bruno albo Renato Sanchez. Kto chce, to se tam zatrzyma, więc zapraszam Was na mecz numer 1. Dobra, lecimy. Ile obstawiacie bramek? Dobra, kto obstawia? Piszcie tak. Pierwsza cyfra, co na piątkę od razu. Boom, Gustavo Bow. Pięknie. Pięknie. No, powiem wam na razie, tak jakby pierwszy taki konkretny strzał. Bo tego finezyjnego tam placka nie liczę nawet. No, na razie jeden strzał, taki konkretny brama. No. Zobaczymy, jak się utrzyma częstotliwość. Oj, mój błąd. Ale dobrze. Nie, to trzeba ją kupić na rynku transferowym. Tak to ona nie działa, niestety. Trzeba ją kupić, ja ją za 200 monet wysnajpiłem, więc udało mi się fajnie. Dwa koła jest warta, z tego co pamiętam, ta cieszynka Ronaldo. Aj! Źle się ustawiłem do tego strzału, ale... Ej, widzieliście to? Jak... Uuu, 2-0, zobaczcie na to! No, ale to nie wiem. Ja zarabiałem na tych cieszynkach i kupiłem 5 chyba za 400, i one później po dwa koła były. I sobie zostawiłem jedną taką, żeby trollować tych wszystkich dzieciaków, co potrafiały. Kurwa, Ronaldo, czy tam jakiś tych. Bera nie zmontowałem nawet. Gomeza jeszcze nie zmontowałem. Daily nie zmontowałem. Ja papier, no. Że montażystę są garnąć. Nie, żartuję. Nie będę nikomu płacił za montowanie filmów na kanał, kurwa, gdzie jest 200 subów, ty. Brama. Aj, ty pajacerku. No i tu widzicie, to jest dywizja pro, nie? A jak ona się nazywa? Right here, right now, coś takiego. Zaraz ci po tym meczu za ten. Oj. No, tutaj Virgil na nim łapę położył, ale... Dobrze, babu. Bow kontra Virgil van Dijk. Bow. Co on odjebał? Umiał z baniaka to dać. Aj, kurwa. No nic. Gra mnie oskamowała w tym momencie. Już powinien 1-0 wygrywać. Nie wiem, jak to ubrać słowa, ale futbol nadal dalej jest grą bardzo, bardzo niepopularną. Nie wiem, jak to ubrać słowa. Może w Polsce jest w miarę popularna, może w UK, ale dalej w Ameryce jest niepopularna w ogóle. W
w Hiszpanii czy we Francji to mała liczba osób tak naprawdę wie o tej grze. Wiesz, że do nikogo się nie masz odezwać czy coś. Ty sobie gadasz, jakby słuchasz tego, co ktoś mówi na temat gry, którą ty lubisz, nie? Ale to zmarnował teraz. W ogóle nie wiem, czy mi nie chciało na niego zmienić. Więc wiesz, inaczej jest coś takiego, jak masz, powiedzmy, nie wiem, mocną ekipę, która ma na przykład telefon. Robiło, ile ludzi by sprzedało swoje nagrody. I widzieliśmy, jakie były, ile osób sprzedawało swoje nagrody. Praktycznie każdy sprzedawał nagrodę. Ole brama. Remis jest, no co. Chociaż jeszcze nie koniec. O, to niezły remis. No, remis. Nie wiem. Tak jak ty mówisz, nie? Trafiłeś Hernandeza, Mbappe, Maldiniego. To już na moje oko to jest sterowania. I wtedy znów odpalimy streama i znów zrobimy jakąś recenzję, jakieś karty. O, widzę, już naprawili to. Kurwa, wiecie co było najlepsze w tym? Zobaczcie, nie mogę piłki podać. A będzie druga połowa i on nie będzie mógł piłki podać. Tylko, że będzie 3-0, no. No i Koundé się wpierdala, to. Nie wiem. Moim zdaniem problem tej gry leży tam, gdzie zawsze, czyli... No, ja pamiętam, jak w FIFA 18 czy coś, to był jeden event kurwa na miesiąc albo na dwa, a teraz jest tak, jest jeden event i jest tak, jedna drużyna, jest druga drużyna, jest oba zespoły są, jest kurwa mój stary po 5 piwach, jest później mój stary po 7 piwach, podsumowanie całego eventu, nawet tygodnia przerwy nie ma, już jest kolejny event. Jebanie kasy tylko na tych dzieciakach, co myślą, że nie wiem. O, wydam tutaj, na pewno EA Sports dropu nie zmieni, że za to, za 80 koła FIFA Points trafiasz karty o wartości 2 milionów, tak? Łącznie, no gdzieś powiedzmy. Ronaldo chyba nie kosztuje 2 milionów z tego, co mi się wydaje, chyba kosztuje więcej. Ale dobra, mniejsza z tym. Ogólnie FIFA się zrobiła taką grą dla takich spocuchów, kurwa, że to szok. Brawo. Zawsze oddawałem, chociaż jednego wina. Żeby ktoś miał mniej, żeby ktoś się musiał, nie musiał pocić aż tak. Czas na podsumowanie karty Gustavo Bou. Pamiętacie, w pierwszym spotkaniu dwie bramki. Później coś się zacięło, później jakaś jedna brameczka na 5 spotkań, 4 bramki, żadnej asysty, no i bez kartki. Powiem tak, karta ma kilka wad. Największą moim zdaniem wadą jest zwinność zwinność i reakcje. Moim zdaniem zanim gościu w ogóle, no ma takie coś, że piłkę dostaje. I jedyna opcja jest nim strzał. Nie ma opcji dribbling, coś takiego, tak konkretnego, ani odejście szybkie. Bo ta karta nie ma taką, niby ma tutaj flair, ale nie czuć tego aż tak w grze. I moim zdaniem jest to spoko karta taka do wbijania jakichś tam do składu for fun, czy też do tych swapów, które będą pewnie niedługo, albo do tych wyzwań z MLS, które się pojawią. Na ten moment, jeżeli miałbym dać overall rating, dam 3,5. Moim zdaniem, tak czy siak, najlepsza karta z tych całej trójki. Naprawdę, no. Nie jest to karta na. Może 4 dałbym, ale dałbym raczej 3,5. Nie jest to karta na poziom. Tak, do trzeciej dywizji bym powiedział, to jest max.
powyżej, czyli tam druga, pierwsza pro, to raczej tak jako rezerwowy, może jako taki dziki SPO, może jakoś tak go, nie wiem, jakoś go można tak ustawić. Spoko physical, chociaż przy pojedynkach z jakimś takim lepszym Van Dijkiem czy coś, no to na glebie był. W polu karnym dużo wykańcza, naprawdę można z pierwszej piłki się nim pobawić, więc no cena do jakości moim zdaniem nie mogę tutaj przyznać, bo to jest karta Objective, więc no tak bym go cenił tą kartę. I Clint Dempsey, 5 spotkań, 2 asysty, 0 bramek. Wiem, dlaczego on tyle kosztuje. Nie dziwię się, że ludzie go nie grają nim. Bardzo słaba karta. Może jakby w polu karnym się znalazł, coś by wykończył, ale jest przepychany na tym poziomie, w którym ja gram. No niestety ta karta jest niegrywalna. Jako rating dałbym mu 3. No 3. Słaba tak. Słaby physical. Każdy, znaczy no słaby. Na moją ligę nie jest to wystarczająca karta, ponieważ nie ma tutaj tego trade'a z finezyjnymi strzałami. Słaby balans, przez co przy każdym jakimś kontakcie go ktoś odpycha. Bardzo przeciętne tempo, słaba zwinność, słabe główki. Jako taki SPO do wbijania jakichś słapów czy czegoś, spoko. Overall rating daje mu 3. Cena do jakości 3. Jakby kosztował z 10 tysięcy, to by może był warty obmyślenia. Na ten moment nie polecam tej karty. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą recenzję. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli jesteście nowi na kanale, zostawcie suba i dzwoneczek, by być na bieżąco z filmami takimi jak ten. I jeżeli macie propozycje jakiejś karty, napiszcie mi to w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.